Celem tego filmu jest przedstawienie fenomenu basmaczy, wielowymiarowego ruchu będącego wyrazem sprzeciwu wobec panowania rosyjskiego w Azji Centralnej, najpierw carskiego, później radzieckiego. Łączył on w sobie pewne sprzeczności, opór wobec postępu, modernizacji, z marzeniami o nowoczesnym, niepodległym państwie. Pojawia się tutaj pytanie, na ile w tym zróżnicowanym etnicznie regionie wykształciła się tożsamość stricte narodowa, która mogła być podstawą nowoczesnego, suwerennego państwa. Obecnie na tym obszarze istnieje kilka państw, takich jak Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan czy Kirgistan. Kilkanaście lat temu natknąłem się na radziecki film z 1970 roku pod tytułem Białe Słońce Pustyni. Była to tragikomedia przedstawiająca losy żołnierza Armii Czerwonej wracającego z walk z kontrrewolucjonistami. Sołdat przemierzał pustynię gdzieś nieopodal Morza Kaspijskiego, napotykając mieszkających tam dzikich koczowników i ratując m.in. kobiety z haremu należącego do jednego z wodzów. To, co mnie uderzyło w tym filmie, to przekaz podobny do tego, z jakim zetknąłem się, czytując XIX-wieczną literaturę francuską, brytyjską czy amerykańską, przedstawiającą podboje kolonialne. Okazuje się, że dla Sowietów mieszkańcy Azji Środkowej byli tym samym, czym Indianie dla Amerykanów, Zulusi dla Brytyjczyków czy plemiona berberyjskie dla Francuzów. Pod płaszczykiem niesienia rozwoju cywilizacyjnego kryła się oczywiście imperialna polityka mocarstwa, jakim był Związek Radziecki. Jednak podobnie jak to było w Afryce czy w innych regionach Azji, tak i tutaj działania te napotkały silny opór. Azja Środkowa była obszarem, na którym swoje piętno odciskały różne cywilizacje, nigdy do końca go nie opanowując. Szczególną rolę odegrały tutaj podboje mongolskie. Po rozpadzie Imperium Chingis-Hana jego epigoni zakładali tam lokalne dynastie, a takie miasta jak Samarkanda, Chiwa czy Buchara stawały się siedzibami silnej władzy politycznej czy też ważnymi ośrodkami handlu, wykorzystując przechodzący przez nie jedwabny szlak łączący Europę i Bliski Wschód z Chinami. Turkestan zamieszkany był przede wszystkim przez plemiona koczownicze pochodzenia turecko-mongolskiego, jak również irańskich Tadżyków. Przez setki lat ludy te opierały się narodowo-plemiennej strukturze, implementując tradycję i religię islamską w wersji sunnickiej. Sytuacja ta nie zmieniła się aż do początków XX wieku. Teren Azji Środkowej podlegał też wpływom otaczających go wielkich imperiów – Chin, Persji czy Wielkiej Brytanii. W XVIII wieku na te tereny rozpoczęła się ekspansja Rosji, która ostatecznie zakończyła się w drugiej połowie XIX wieku podbojem i podporządkowaniem sobie Kokandu, Chiwy i Buchary, niezależnych dotąd emiratów. Na zajętym obszarze Turkestanu Rosjanie rozpoczęli akcję osadniczą, szczególnie w Kotlinie Fergańskiej, posiadającej najżyźniejsze gleby w tym rejonie. Irygacja rzeki Syrdarya umożliwiła nawodnienie tych terenów, a następnie rozwój na nich rolnictwa na przemysłową skalę. Notabene intensywna irygacja rzek Syrdarya i Amudarya w drugiej połowie XX wieku doprowadziła do klęski ekologicznej, jaką było wysychanie jeziora Aralskiego, zasilanego w głównej mierze przez wody tych dwóch rzek. Na obszarze Kotliny rozpoczęto intensywną uprawę bawełny, która miała zaopatrywać rynek rosyjski i europejski. Monokulturowe rolnictwo, które rozwinęło się w okolicach Fergany, uzależniło tamtejszą ludność od dostaw żywności z innych rejonów imperium. Każdy kryzys gospodarczy szczególnie dotykał więc mieszkańców okolic Fergany i prowadził do wybuchu buntów. Miały one miejsce w latach 1898 i 1916. Wystąpienia przybierały charakter buntu wymierzonego we władze carskie, jak i wystąpień klasowych czy konfliktu etnicznego między rdzenną ludnością a napływowymi Rosjanami.
W starcia angażowały się również koczownicze plemiona, często napadając i rabując ludność rosyjską. Nazywano ich basmaczami. Samo pojęcie wywodzi się od słów prawdopodobnie oznaczających bandytę czy rabusia. Ambicje lokalnych bejów wykraczały często poza władanie swoimi ałłami. Niektórzy z nich wykazywali się inicjatywą opanowania ośrodków władzy emirów. Po wybuchu rewolucji lutowej na obszarze Turkestanu zaktywizowały się środowiska postępowe zmierzające do modernizacji i stworzenia na tym obszarze państwa na wzór zachodni. Byli to dżadydyści, ruch powstały w drugiej połowie XIX wieku, wzorowany na tego typu inicjatywach popularnych wśród muzułmanów całej Rosji, szczególnie Tatarów krymskich. Dżadydyzm opierał się na panturkizmie i panislamizmie. Jego działacze w duchu republikańskim dążyli do likwidacji tradycyjnej struktury społecznej i dlatego mieli wrogów zarówno wśród muzułmańskiego kleru, jak i emirów. Zamieszanie w Rosji pozwoliło dżadydystom przejąć władzę w niektórych częściach Azji Środkowej. W Kazachstanie powstał rząd zwany Awash Orda. W Kokandzie proklamowano utworzenie autonomicznego Turkestanu. W Bucharze w miarę silna władza emira Alim Khana zaczęła być podważana naciskami kierowanymi z rządu tymczasowego w celu wprowadzenia przez niego reform społeczno-politycznych. Jednak emir, mimo zapewnień, ociągał się przed podjęciem konkretnych kroków modernizacyjnych. To wywoływało z kolei niezadowolenie członków będącej pod wpływem dżadydyzmu organizacji młodych Bucharczyków. W tym czasie, wykorzystując zamieszanie, inny duży ośrodek, jakim była Chiwa, opanował wódz turkmeński Junaid Khan, podporządkowując sobie rządzącą tam dotychczas dynastię. Po pokonaniu Armii Białych, bolszewicy swoje siły na czele z Michałem Frunze skierowali na teren Azji Środkowej. Rozpoczął się proces zajmowania kolejnych miast i zastępowania lokalnie kształtujących się ośrodków władzy rządami komunistów. Co ciekawe, w tych działaniach bolszewików często wspierali zwolennicy dżadydyzmu, dostrzegając szansę na przekształcenie tradycyjnego systemu społecznego. Dlatego też zarówno młodzi Bucharczycy, jak i młodzi Chiwianie często wspierali Armię Czerwoną w jej walkach z lokalnymi władcami. Zajęcie Chiwy, Buchary czy Kokandu rozpoczęło długoletni okres walk zwany w historii powstaniem basmaczy czy też basmactwem. Ruch ten nigdy nie stworzył silnie scentralizowanej formy oporu. Bazował na autorytecie poszczególnych wodzów wynikającym czy to z tradycji, pochodzenia czy też indywidualnych przymiotów. Jednym z pierwszych przywódców islamskiego oporu był wspomniany wcześniej Junaid Khan. Mimo że w 1920 roku został wypędzony z Chiwy, po bitwach pod Bedirkent i Ghazawat nie zaprzestał walki, skupiając na pustyni Karakum liczne oddziały koczowniczych Turkmenów. Jego działania umożliwiało m.in. wsparcie, jakie otrzymywał z zagranicy. Na przykład w kwietniu 1921 roku z Iranu dostał 3000 karabinów i 50 tysięcy sztuk amunicji. W styczniu 1924 roku kontrolował takie ośrodki jak Daszogus, Mangyt, Szabat, Ghazawat i Hanka. Zagrażał nawet Chiwie. Jednak po skoncentrowanym uderzeniu oddziałów Armii Czerwonej Junaid Khan został zmuszony do wycofania się z powrotem na pustynię. W 1925 roku doszło do porozumienia między turkmeńskim wodzem a Radą Komisarzy Ludowych. W jej wyniku majątek wodza miał zostać nienaruszony. Jednak w 1929 roku Junaid Khan przeniósł się do Afganistanu i tam 9 lat później zmarł. Według pewnego źródła po śmierci jego ciało zostało zabrane w trakcie nocy i pochowane wraz z ojcem w wiosce Bedirkent w dystrykcie Takta w prowincji Daszagus. Dużą rolę w rozwoju basmactwa odegrał także Alim Khan,
wykształcony w Petersburgu, nowocześnie myślący władca, mający jednak równocześnie autokratyczne zapędy. Wypędzenie go z Buchary przez bolszewików spowodowało, że zaangażował się w ruch basmaczy. Dzięki swojemu autorytetowi skupił wokół siebie liczne plemiona uzbeckie. Jego pochodzenie w naturalny sposób predestynowało go w oczach miejscowej ludności do objęcia przywództwa, zarówno duchowego, jak i politycznego. Jednak po kilku niepowodzeniach musiał się wycofać do Afganistanu, w którym przebywał już do końca swojego życia. Po wycofaniu się emira Alima do Afganistanu w ruch basmaczy zaangażowali się także działacze związani z dżadydyzmem. W tym czasie na arenę walk w Turkestanie wkroczył inny charyzmatyczny polityk, którym był Enver Pasza, jeden z przywódców rewolucji młodotureckiej, równocześnie oskarżany o doprowadzenie do rzezi Ormian. Enver Pasza pojawił się w Rosji po tym, jak skonfliktował się z Kemalem Paszą i rozpoczął misję w Moskwie. Bolszewicy chcieli wykorzystać go do negocjacji z buntownikami z Turkestanu. Jednak gdy przybył na miejsce, dostrzegł szansę w realizacji idei panturkizmu, czyli zjednoczenia wszystkich Turków i stworzenia wielkiego państwa. Wkrótce zyskał poparcie wśród zarówno przywódców plemiennych, jak i środowisk postępowych, dla których jego idee były równie bliskie. Rozpoczął się proces formowania scentralizowanego, nowoczesnego ruchu, który jednak do końca nigdy się nie powiódł ze względu na dużą niezależność koczowniczych przywódców. Po objęciu władzy nad powstańczymi oddziałami wysłał do bolszewików ultimatum, w którym żądał wycofania się Armii Czerwonej. Reakcją sowieckich przywódców na tę prowokację było wysłanie dodatkowych wojsk do spacyfikowania rewolty. Enver rozpoczął także akcję dyplomatyczną. Nawiązał kontakty z Brytyjczykami, którzy od wieku XIX z wielkim niepokojem patrzyli na ekspansję Rosjan w głąb Azji Środkowej, stanowiącej zagrożenie dla ich posiadłości w Indiach. Z drugiej strony, Brytyjczycy oczywiście z wrogością traktowali nowo kształtujące się państwo, jakim była bolszewicka Rosja. Jednak nie wykazali się wystarczającym zainteresowaniem we wsparciu powstańców. Drugim państwem, w którym szukał Pasza sojusznika, był Afganistan. Tamtejszy emir udzielił wsparcia, wysyłając 1000 swoich żołnierzy, którzy stali się osobistą gwardią Envera. Jednoczenie się sił wokół tureckiego wojskowego zataczało coraz szerszy krąg. Już nie tylko wodzowie plemienni przyłączali się do basmaczy, ale także wielu polityków zaangażowanych wcześniej we współpracę z komunistami. Enver nawiązał także współpracę z Ibrahimem Bekiem, jednym z najważniejszych dowódców armii Alima Khana. Siły Envera rosły. Najpierw do 16 tysięcy, wkrótce osiągnęły liczbę 50 tysięcy podkomendnych. Pierwszym większym militarnym celem sił Envera było Duszanbe, które ostatecznie zdobył w lutym 1922 roku. Następnie rozpoczął ofensywę na zachodnią Bucharę, atakując w dwóch kierunkach. Siły na czele z Daniyarem ruszyły na Shahrisabz, a sam Enver wraz z resztą wojsk zaatakował Boysun. Po opanowaniu znacznego obszaru rozpoczęły się tarcia w łonie ruchu. Turecki wojskowy naraził się m.in. emirowi Alimowi i jego zwolennikom, nazywając siebie przywódcą mujahedinów i ogłaszając wojnę z niewiernymi. Przerost ego Envera doprowadził także do konfliktu z innym ambitnym wodzem, Ibrahimem Bekiem, który to ostatecznie zakończył się opuszczeniem tureckiego paszy przez część koczowników. W lipcu powstańcom zaczęło brakować amunicji. Siły jego stopniały do 3000, zaś wojska interweniującej Armii Czerwonej osiągnęły stan 20 tysięcy żołnierzy. Sowieci zablokowali szlaki umożliwiające powstańcom przedarcie się do Afganistanu. Turecki dowódca więc podjął decyzję o wycofaniu się w kierunku gór Pamir. Jednak 4 sierpnia 1922 roku zginął w trakcie potyczki, kończąc pewien etap powstania basmaczy.
Po śmierci Envera Paszy opór wobec bolszewików w Azji Środkowej osłabł. Komuniści rozpoczęli szereg działań mających na celu zyskanie sympatii lokalnej społeczności. Jednym z nich była reforma rolna, dzięki której ubodzy chłopi otrzymali nadania ziemi. Ruch basmaczy nie wygasł jednak całkowicie. Jego bazami stały się trudno dostępne tereny wysokogórskie, jak również piaski Turkmenistanu. W tym czasie coraz większą rolę wśród koczowników zaczął odgrywać służący niegdyś emirowi Alimowi wspomniany wcześniej Ibrahim Bek. W grudniu 1923 roku na terenie wschodniej Buchary zaczęły ponownie pojawiać się nieliczne oddziały zbrojnych jeźdźców. Zimą 1924 roku Ibrahim Bek rozpoczął próbę stworzenia nowej koalicji plemion. Zyskał poparcie lokalnych przywódców zwanych Kurbaszami. Dzięki temu jego siły wzrosły do 2,5 tysiąca podkomendnych. Jednak 11 lutego 1924 roku doznał znowu klęski w starciu z Armią Czerwoną, co zmusiło go do wycofania się z powrotem w góry. Po kilku miesiącach, zebrawszy kilkuset konnych, rozpoczął palenie i rabowanie okolicznych wsi. Jednak i tym razem przeważające siły sowieckie rozbiły jego oddział. Z biegiem czasu grupy basmaczy były coraz mniej liczne, poszczególni kurbasze podejmowali działania samodzielnie, nie próbując odtworzyć dużego ruchu oporu obejmującego większy obszar Turkestanu. Poza tym ludność lokalna, u której początkowo mieli wsparcie powstańcy, była już tymi walkami zmęczona. Kraj był zniszczony. Ostatecznie siły Beja zostały pokonane w bitwie pod Derbent 23 czerwca 1931 roku, a sam Ibrahim Bek został pojmany. Po przetransportowaniu do Taszkentu w procesie sądowym skazano go na śmierć i w tym samym dniu 31 sierpnia 1931 roku wykonano wyrok, rozstrzeliwując niepokornego wodza. Ruch basmaczy wygasł. Jednak pojedyncze oddziały pojawiały się jeszcze aż do 1938 roku. Powstanie basmaczy odcisnęło swoje wielkie piętno na całej ludności Turkestanu. Szacuje się, że na 7 milionów mieszkańców 200 tysięcy zginęło. Pacyfikacja niepokornych regionów cechowała się tak charakterystyczną dla bolszewików bezwzględnością. Mimo to po chwilowym stłumieniu ruch się odradzał. Jednak duża niezależność i różnorodność etniczna poszczególnych oddziałów uniemożliwiła stworzenie wspólnego, trwałego frontu walki z bolszewickim najeźdźcą. W historiografii radzieckiej panował pogląd, że są to bezwładne, żądne łupów bandy broniące starego, niesprawiedliwego islamskiego porządku społecznego. Nie można zaprzeczyć, że łupiestwa były akceptowane przez basmaczy. Jednak czynnik niepodległościowy stanowił motywację przynajmniej dla części ideowo nastawionych działaczy, z których także rekrutowały się powstańcze oddziały, jak choćby Zeki Velidi Togan, najpierw walczący o powstanie państwa baszkirskiego, później zaangażowany w ruch basmaczy, a następnie na emigracji jako wykładowca akademicki działający na rzecz kultury tureckiej. Zryw ten miał więc wiele wymiarów. To, co jest w nim szczególnie fascynujące, to ta ekspresja wolności, tak charakterystyczna dla nomadów.